Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam Was w filmie podsumowującym rok 2023, jeżeli chodzi o gry, które wyszły, gry survivalowe. Zapraszam na film. Pierwszą grą jest gra Sons of the Forest. Jest to kontynuacja pierwszej części gry, czyli The Forest. Myślę, że nie trzeba tej gry za bardzo przedstawiać, bo bardzo dużo ludzi zna opis gry na Steamie, wysłany, by odnaleźć zaginionego miliardera. Na odległej wyspie trafiasz do piekła opanowanego przez kanibali. Twórz, buduj i walcz o przetrwanie sam lub z przyjaciółmi w tym nowym, przerażającym symulatorze survival horroru w otwartym świecie. Więc myślę, że nie trzeba dużo więcej mówić o tym tytule. Dodali na pewno parę mechanik więcej. Dodali Kelvina, który nam pomaga nosić drzewo i tak dalej. Dodali różnorakie kanibale, potwory i tak dalej. Jeżeli chodzi o w porównaniu do pierwszej części The Foresta, myślę, że tego tytułu za bardzo nie trzeba przedstawiać. Ten tytuł wyszedł 23 lutego, więc lecimy teraz do kolejnej gry. Drugą grą w moim filmie jest gra Sengoku Dynasty. Wyszła 10 sierpnia 2023 roku. Sengoku Dynasty oferuje pasjonującą, wielogatunkową rozgrywkę w otwartym świecie, będącą połączeniem RPG, budowy miasta, symulacji życia i elementów walki o przetrwanie. Zbuduj potęgę i zostań głową swojej dynastii. W niepokojących czasach japońskiego feudalizmu graj solo albo w trybie współpracy z perspektywy pierwszo- lub trzecioosobowej. Stwórz osadę, dbaj o społeczność i zbuduj własną dynastię w regionie nękanym przez głód i wojnę. Graj solo albo w grze wieloosobowej w trybie współpracy i poznawaj piękny, otwarty świat. Zbieraj surowce, wytwarzaj przedmioty, poluj, buduj i pracuj na roli, aby przetrwać i wspierać swoją wioskę. Walcz z trudnymi przeciwnikami, zostań wielkim przywódcą i chroń swoje dzieło. Podziwiaj piękno przyrody, bierz udział w starych rytuałach, aby odkryć tajemnice boskości. Sengoku Dynasty oferuje interesujący wygląd życia w średniowiecznej Japonii. Do tego mogę dodać jeszcze to, że jest to gra, bym powiedział, według mnie, gra podobna do naszej polskiej gry, czyli Medieval Dynasty. Więc jeżeli ktoś lubi takie tematy japońskie i coś pokroju właśnie Medieval Dynasty, jeżeli chodzi o gameplay, to gra powinna Wam się spodobać. Lecimy do kolejnej. A kolejna gra to Ark Survival Ascended. 26 października wyszła 2023 roku. Opis na Steamie. Ark został przeprojektowany od podstaw w stronę technologii gier wideo nowej generacji dzięki Unreal Engine 5. Stwórz plemię, oswajaj i hoduj setki unikalnych dinozaurów i pierwotnych stworzeń. Eksploruj, wytwarzaj, buduj i walcz o swoją drogę na szczyt łańcucha pokarmowego. Twój nowy świat czeka. Myślę, że to jest gra coś pokroju The Foresta, że tej gry też raczej nie trzeba przedstawiać graczom survivalowym, bo Ark Survival Evolved, powiedzmy, to jakby pierwsza część, była bardzo znana też ludziom, właśnie graczom survivalowym, więc chociaż trzeba przyznać, że gra ma dziwne połączenie w sobie, bo są dinozaury i jest broń palna i różnoraka technologia, więc jest to trochę dziwne połączenie, ale masa ludzi w to grało. Też kiedyś się zagrywałem w Arka 1, także myślę, że to jest też godne polecenia tytuł. Lecimy do kolejnej. Kolejną grą jest gra The Day Before. Niestety do tej gry nie mam dobrych informacji. Pierwsze przeczytam
Opis. The Day Before oferuje graczom nowe spojrzenie na przygodę. Postapokaliptycznym, otwartym świecie MMO. Akcja rozgrywa się w obecnych czasach na wschodnim wybrzeżu zdewastowanych przez pandemię Stanów Zjednoczonych. Gra wyszła 7 grudnia 2023 roku, czyli parę dni temu. I wyszła 7 grudnia, a bodajże 11 czy 12 grudnia firma, która produkowała tą grę, firma Fantastic, oznajmiła ludziom na całym świecie, że nie ma już pieniędzy, żeby tą grę kontynuować, więc ta gra, można powiedzieć, pójdzie raczej albo do kosza, albo będzie miała bardzo mało graczy, gdyż na Steamie ma 22 tysiące, przeszło przytłaczająco negatywnych opinii, recenzji. Gra, bym powiedział, mechanikami zbliża się do Red Dead Redemption i do The Last of Us. Niestety, fajne połączenie, fajny pomysł, ale coś nie piekło. Grę robili także, z tego co się dowiedziałem, wolontariusze, którzy pracowali podobno przy tej grze za darmo od czasu do czasu na parę godzin. Więc jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tej grze, jest na kanale TV Gry i bodajże zrobił ją pan Mateusz, więc lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą w tym zestawieniu gier, które wyszły w 2023 roku, jest Last Train Home, wyszła 28 listopada. Opis na Steamie jest: wielka wojna dobiega końca, ale walki toczą się dalej. Obejmij dowodzenie nad żołnierzami, którzy próbują wrócić do ojczyzny z kraju ogarniętego wojną domową. Pomóż im przejechać pociągiem pancernym przez dzikie ostępy, zarządzaj podwładnymi zasobami, by przeżyć. Z jednej strony jest to strategia i dlaczego ją dałem tutaj, bo jest jakieś tam zarządzanie zasobami, jedzeniem i tak dalej, więc powiedzmy uważałem to za troszkę taki gra strategiczna z elementami survivalu. No i cóż mogę powiedzieć, tak swój komentarz, to ja bym mógł porównać trochę tą grę do polskiej gry This War of Mine. Nie wiem, czy mam rację, ale trochę to tak wygląda na trailerach. Nie grałem, bo jak wiecie, we wszystkie gry nie da się rady zagrać, a w związku z tym, że jestem fanem gier survivalowych, chciałem zrobić takie właśnie podsumowanie gier 2023 roku. Okej, lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą na tej mojej liście jest gra The Lord of the Rings Return to Moria, czyli Władca Pierścieni Powrót do Morii. Jak sami możecie na to wpaść, pewnie będzie coś o Gimli, jeżeli ktoś oglądał, albo czytał Tolkiena, albo oglądał filmy Petera Jacksona. Opis na Epiku, bo gra wyszła na Epiku, jeszcze jej nie ma na Steamie. Jedyna survivalowa gra wideo z motywem rzemiosła w czwartej erze Śródziemia, słynnego świat fantazy stworzonego przez Tolkiena. Opowiada o krasnoludach, którzy wyruszają w nową przygodę, aby odzyskać legendarne krasnoludzkie miasto Moria. W podziemiach gór mglistych gracze połączą siły, aby przetrwać, tworzyć, budować i eksplorować rozległe kopalnie. Odważni podróżnicy muszą mieć się na baczności, albowiem zewsząd czyha tajemnicze niebezpieczeństwo. Gatunek jest to właśnie survival, akcja i przygoda, więc widok jest bodajże z góry, coś podobnego jak chyba The Last Train Home, chociaż nie jestem pewny, ale jest to na pewno ciekawa gra, jeżeli chodzi o uniwersum Władcy Pierścieni. A myślę, że takich ludzi, którzy są fanami właśnie tego uniwersum, nie brakuje, więc jest to gra, która wyszła właśnie 24 października 2023 roku i jak na razie jest na Epiku. Lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą jest Forever Skies. Gra wyszła
22 czerwca 2023 roku Forever Sky wcieli się w naukowca walczącego o przetrwanie w ruinach Ziemi zniszczonej katastrofą ekologiczną. Odkrywaj świat pokładu sterowca. Zbieraj zasoby niezbędne do przetrwania. Zmierz się z zagrożeniem czyhającym w świecie pod pyłem. Badaj wirusy i staw czoło tajemniczej chorobie. Jest to gra, można powiedzieć, troszkę taka kosmiczna, ale jest to gra survivalowa. Co prawda nie aż tak bardzo survivalowa jak inne podstawowe survivale, ale jest tutaj na pewno zbieranie surowców i tak dalej, więc jeżeli komuś się podoba, gra wyszła 22 czerwca. Kolejną grą na tej liście jest gra Outbreak Island. Prawdopodobnie ma wyjść w grudniu 2023 roku. Na Steamie pisze wkrótce dostępna. Z informacji na Google dowiedziałem się, że właśnie ma wyjść niby w grudniu tego roku jeszcze, więc do grudnia, do końca mamy jeszcze parę dni. Opis: przetrwaj na odległej wyspie, gdzie tajemnicza epidemia budzi w nocy krwiożerczce potwory. Twórz, buduj i broń swojej bazy w brutalnym świecie. Outbreak Island, survival horroru w otwartym świecie. Czyli można powiedzieć, jest to gra, powiedzmy, może trochę pokroju The Forest, chociaż jak widzimy teraz po trailerze, mamy tutaj bronię. Ale widać, że jednak ta noc tutaj będzie jakaś taka ważna. Mamy jakiś dom, mamy jakieś bronie. Widać, że mamy staminę, picie, jedzenie i życie, więc podstawowe, powiedzmy, parametry, które przeważnie są w grze survivalowej. No, na pewno jest to ciekawy tytuł, który jeszcze nie wyszedł, ale z informacji wynika, że niby ma być w grudniu, więc może być tak, że pojawi się w roku 2024. Może nie wiem, w pierwszym kwartale, styczeń, luty, marzec, a może być tak, jeżeli sprawdzałem i według tych informacji się to wszystko zgodzi, to może jeszcze do końca grudnia może to wyjdzie. Lecimy do kolejnej gry. Następną grą na tej liście jest gra Smoland Survive and Wilds. Przeżyj prawdziwą przygodę na małą skalę. Spróbuj przetrwać w trybie wieloosobowym w rozległym, niebezpiecznym świecie. Małe istoty z samego dołu łańcucha pokarmowego muszą dbać o przygotowania. Przygotuj bronie i zbroje, oswajaj ujeżdżaj potwory, buduj obozy, odkrywaj dziwny świat. Więc tutaj, jeżeli chodzi o datę wydania tej gry, jest to 29 marca 2023 roku. I no, jedyna gra, do której można by było porównać tą grę, jest to Grounded. Grounded gra studia Obsidian, która wyszła w tamtym roku. I Smoland jest, można powiedzieć, taką, powiedzmy, kopią. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o opis. No, wiadomo, gra survivalowa, więc trzeba przetrwać, tak? Wszystkie potworki i tak dalej. Następną grą na mojej liście jest gra Tribe Primitive Builder. Jest to gra, która wyszła 12 października 2023 roku. Opis na Steamie: chill out podczas eksploracji malowniczej i realistycznej wyspy wygnańców. Zbieraj zasoby, twórz narzędzia, buduj budynki i osady, zarządzaj plemieniem i automatyzuj rozgrywkę. Odkryj cztery krainy, fabułę i uratuj mieszkańców wyspy. Jak mogliście zauważyć, grałem akurat w tą grę w beta testach i są u mnie na kanale bodajże 4 odcinki. Udało mi się zrobić chatę rybaka, chatę kucharza. Trzeba przyznać, jest coś fajnego w tej grze,
Ale w związku z tym, że kupiliśmy z Christianem, z Michałem 7 Days to Die, więc nie mam czasu więcej ogrywać im gier. Ale sprawdziłem, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ładnie, fajnie wygląda, fajna w miarę historia się tam zaczynała. Z tymi wszystkimi właśnie rytuałami i tak dalej. Surowce fajnie też się zbierało i fajnie się właśnie układało, jak widzicie teraz na trailerze i budowanie domów właśnie tak wyglądało, więc no trzeba przyznać, bardzo fajny survival. Co prawda nie spotkałem nic groźnego w tej grze podczas tych czterech odcinków. Co, nie wiem, mogłoby mnie zabić albo coś, więc trudno mi stwierdzić, czy są tu jakieś niebezpieczeństwa, czy nie. Ale gra bardzo fajna. Grałem survival bardzo ciekawy, chill outowy, rzeczywiście trzeba przyznać. Bardzo fajna historia, także tyle. Kolejna gra. Kolejną grą na mojej liście tutaj, którą mam, jest The Last Plague Blight. Też jest opis 2023, czyli nie wiadomo, czy nie wyjdzie czasem do końca grudnia. Opis na Steamie The Last Plague Blight to autentyczna gra survivalowa zakorzeniona w realizmie i imersji. Pokonaj niebezpieczeństwa brutalnego otwartego świata i odkryj przyczyny tajemniczej choroby. Jesteście ostatnią nadzieją ludzkości na zakończenie plagi. Jak widzicie, jest to rzut, można powiedzieć, izometryczny, taki z góry. I można powiedzieć, że trochę to wygląda jak strategia, tak jak się z góry na to patrzy, ale rzeczywiście jest tutaj zbieranie surowców, budowanie i tak dalej. Gra wyszła, znaczy się wyszła, nie wyszła jeszcze, ale z tą grą jest to samo, co może być z grą Outbreak Island, więc zobaczymy co i jak, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Na pewno jest. Tak jak widzicie, solo i co-op. Wygląda, można powiedzieć, ciekawie. Nie pamiętam w sumie survivalu, którym bym grał z góry. Trochę wygląda to tak jak teraz na przykład, to wygląda to trochę jak taki Valheim. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą na mojej liście jest gra Sunkerland, która wyszła 26 sierpnia 2023. Przygotuj się na grę o przetrwaniu osadzoną w klimacie Waterworld z modułowym budowaniem baz, poszukiwaniem zatopionych miast, rzemiosłem, obroną bazy oraz inwazjami klanów NPC w celu zdobycia zasobów i terytorium. Gotowy na apokalipsę wodną. Jeżeli chodzi o ten tytuł, muszę przyznać, to jest chyba najbardziej znana dla mnie gra w tym roku, gdyż ograłem ją, można powiedzieć, w całości. Dostała Early Access, dostała już jedną chyba bodajże aktualizację. Zacząłem ją grać solo. Macie odcinki u mnie na kanale. A potem zaczęliśmy ją nagrywać razem z kolegą Krystianem Korkowiczem, więc też zapraszam do niego na kanał. I naprawdę bawiliśmy się w tej grze świetnie. Jak przyznaliśmy, bo zrobiliśmy o tej grze też osobny podcast. Prawie 3-godzinny, gdzie możecie posłuchać naszych wypocin, wypowiedzi, co uważamy o tej grze i tak dalej. Można powiedzieć, że prześwietliliśmy ją wzdłuż i wszerz, co nam się podobało, co nam się nie podobało, ale trzeba przyznać jedno, w tej grze rzeczywiście jest potencjał i naprawdę czekamy z Krystianem na to, żeby były nowe aktualizacje. I żebyśmy po prostu wrócili do tej gry, bawić się dalej. Bo rzeczywiście trzeba przyznać, jest to taki raft, w którym jak człowiek się nudzi, to akurat w Sunkerlandzie ma coś na tych wyspach do roboty. Oprócz zbierania surowców jest właśnie ta walka, która jest bardzo, bardzo fajna. Także o Sunkerlandzie bym mógł opowiadać naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, zapraszam albo do mnie, albo do Krystiana na odcinki
Jest tam dość dużo tych odcinków, bodajże ponad 20 albo ponad 30. I do tego jest jeszcze ten bardzo długi podcast, w którym właśnie omawiamy tą grę, więc gra jest naprawdę warta świeczki. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała. Mam nadzieję, że dobrze. Lecimy do kolejnej gry. Kolejna gra na liście jest to Stranded: Alien Dawn. Gra wyszła 25 kwietnia 2023 roku. Zawojuj nowy świat w Stranded: Alien Dawn. W symulatorze przetrwania na obcej planecie w Twoich rękach spoczywa los grupy rozbitków. Napisz własną historię dzięki imersyjnej rozgrywce, w trakcie której podejmujesz kluczowe decyzje, aby ochronić ocalałych. Z tego co widzę na Steamie, bardzo pozytywne recenzje. Gra wyszła 25 kwietnia. Jest to survival, budowanie bazy, symulator. Podobno są tu jakieś wybory, frakcje i tak dalej, więc też ciekawa gra. I to by było na tyle w tym filmie. Pokazałem Wam wszystkie gry. A było ich 13. Także mam nadzieję, że film się Wam podobał. Teraz będę się przygotowywał do tego, żeby zrobić film o grach survivalowych, które wyjdą w 2024 roku. Mam nadzieję, że film będzie też zarówno taki ciekawy, albo może i lepszy, bo ten, który teraz jest, robiłem pierwszy raz takie zestawienie. Nigdy w takie coś się nie bawiłem. Próbuję się bawić OBS-em i tak dalej, więc mam nadzieję, że to łagodnie potraktujecie moją, powiedzmy, przygodę, jeżeli chodzi o zestawienia gier. Ale tak się prezentuje zestawienie gier na 2023 rok, czyli gry, które wyszły. Są tutaj dwa wyjątki, które prawdopodobnie mogą wyjść jeszcze w grudniu, a do grudnia, do końca mamy parę jeszcze dni, czy tam paręnaście, a reszta gier, wszystko to wyszło. Więc może coś znajdziecie dla siebie, coś ciekawego, w co będziecie chcieli pograć. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!